Cześć, witam Cię w odcinku, który sprawi, że Twój angielski będzie brzmieć o poziom wyżej. Jak to możliwe? No tak, że najbardziej drażnią i rzucają się w oczy, chyba w uszy, bardziej te błędy, które popełniamy w wymowie. Na przykład z takiego względu, że po polsku wszystko jest krótkie. Wszystkie samogłoski a, e, o, u, i są krótkie, a po angielsku każda z nich jest i krótka, i długa. I dzisiaj odcinek właśnie o i. Ono chyba najbardziej daje po uszach, kiedy chcemy powiedzieć plaża, a wychodzi słowo brzydkie. Albo niewinne prześcieradło, shit, zamienia się w coś równie wulgarnego. Zresztą oglądaj dalej, zdradzę Ci skąd i kiedy, jak masz wiedzieć, które i ma być krótkie, a które długie. Jak je poprawnie wymawiać? Dostaniesz listę do ćwiczeń, bo nic nie robi się samo i z samego oglądania to mogą spuchnąć oczy. Zachęciłam? To zapraszam Cię na kolejny odcinek. To, co najbardziej sprawia nam trudność po angielsku z tymi długimi i krótkimi samogłoskami, to to, że u nas takich nie ma. I skoro na nie jesteśmy przyzwyczajeni rozróżniać, to nasze ucho, nasz mózg upraszcza sobie sprawy i albo widząc zapis, albo słysząc, też oszukuje nas i sprawia, że tak słyszymy, co się nam wydaje. Nie słyszymy różnicy między little pig fish a green please, albo słówko, które znasz, nawet jeśli nie znasz angielskiego. Na pewno ktoś kiedyś powiedział do Ciebie cheese, prosząc Cię o uśmiech do zdjęcia. Widzisz? Posłuchaj jeszcze raz. Fish, fish, czyli ryba. Znasz to słowo? Ono bardzo często niestety rani moje uszy, kiedy słyszę fish. A to nie jest fish. I teraz ze słowem ryba jeszcze pal sześć, bo po prostu to błąd. Ale bardzo często te wyrazy mają swoje odpowiedniki w długiej i w krótkiej samogłosce. Dzisiaj na tapet bierzemy i zobacz, co może się stać, kiedy błędnie to wymówisz. Najtrudniej, tak jak wspomniałam, wymawiać nam i krótkie, bo jakoś upraszczamy sobie słysząc do i, no i mamy I live in Bochnia. Tak nie wymawiamy. Bochnia, prawda, ja tutaj mieszkam, miasteczko urocze. Ale live, jak ten cheese, czyli kąciki się uśmiechają, rozszerzają i napina się buzia, to długie i, które znaczy opuszczać. Opuszczać przez długie i. A jeśli chcesz powiedzieć, że gdzieś mieszkasz, to I live in. I to krótkie i najbardziej przypomina nasze y. Kąciki się nie rozjeżdżają, tak jak do naszego i, czy do angielskiego i, jak słowo cheese. Po prostu fish, fish. A świnka to pig, Peppa Pig. Aha, to nie jest Peppa Pig. Peppa Pig. Jeśli chcesz powiedzieć, że mało, a little. Albo jeszcze inaczej możesz powiedzieć, że mało, powiesz a bit. Beat to jest beat. Jak jest dobra muzyka i jest rytm, to jest wtedy beat. A jak jest troszkę, to jest a bit. Chyba już zaczynasz słyszeć tą różnicę. Już wiesz, że żeby powiedzieć i długie, trzeba się uśmiechać. Jak słówku green. A. Ale na pewno widziałaś kiedyś zielonego gościa, który się nazywa... Zobacz, tak wygląda. I on nazywa się... Grinch. Inch. To jest Grinch. To nie jest Grinch, bo on, to co on robi, to jest grin. Ha, grin. Szczerzyć zęby w takim podłym uśmiechu, bo to karykatura psująca ludziom zabawę albo też nieznosząca świąt. I taki Grinch pochodzi od słowa grin, czyli nie od green zielonego. No kurczę, to jest kłopotliwe, bo on jest zielony. No jak sobie tu teraz to przełożyć w głowie, że to jest Grinch od grin, a nie od green? Pozostawiam to Twojej fantazji. Coś do tego trzeba dośpiewać, żeby rozróżnić te dwa wyrazy.
Jak się tego uczyć i skąd wiedzieć, że mówimy dobrze? Pomogą nam w tym minimal pairs, czyli pary minimalne, różniące się jednym dźwiękiem, jedną głoską wymawianą, nie jedną literką pisaną. Zwróć na to uwagę. Zaraz też podpowiem Ci, skąd wiedzieć, kiedy to krótkie, a kiedy długie, czy da się to z pisowni wypatrzeć. Trochę da, trochę nie, trochę w tym pomogę. Ale na razie spróbuj posłuchać ze mną kilku par takich właśnie minimalnych. Zobaczymy też, czy one się czymś różnią i czym grozi Ci popełnienie błędu, zamienienie tych dźwięków długiego i z krótkim y, no czasem może być z tego niezły ambaras. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To zaczniemy mocno, z buta wjedziemy. Trzy pary, które znaczą coś zupełnie innego i pakujesz je w mocne wulgaryzmy, myląc dźwięki. A mianowicie beach, czyli plaża. Jeśli wypowiesz beach, pomylisz te dźwięki, no to już mamy wulgaryzm. Mamy sheet, czyli białe prześcieradło, kartka papieru, arkusz. Albo oh shit, które znaczy również coś innego. I jeszcze peace, pokój bracie, albo piss, no nie, tu nie ma pokoju. A co te słowa znaczą, znajdziesz w PDF-ie, który załączam dla Ciebie pod odcinkiem, możesz go pobrać, wydrukować, ćwiczyć te pary minimalne i przy okazji dowiedzieć się, których błędów unikać. Z mniej niebezpiecznych pomyłek, zobacz słówko eat, czyli jeść, it, to, kiedy na coś pokazujesz. Czyli zjedz to, to będzie eat it, eat it. Jeśli ćwiczysz, rób tak jak ja, pomagaj sobie tym gestem, żeby wiedzieć, że napinasz buzię i jak cheese, albo kiedy chcesz powiedzieć króciutko choćby ryba. Czyli masz eat it, eat it. Myślę, że ta sztuczka pomoże wyćwiczyć i wiedzieć też. Czasem jak człowiek się tak spląta, daj mi znać, czy kiedyś takie uczucie Cię spotkało, że już tak się uczysz, że już nie wiesz, czy dobrze, czy źle. To właśnie taka mała sztuczka może Ci pomóc wejść na ten właściwy tor, że wiesz, aha, to jest prawa ręka, aha, a to jest eat it. Kolejnym przykładem może być wspomniane już leave, opuszczać, live in Bochnia. Where do you... Dokończ ze mną, krótkim czy długim. Where do you live? Where do you live? I live in Bochnia. Still, I still live in Bochnia. Ja wciąż tu mieszkam. W przeciwieństwie do steel, czyli stal. Stalowy. Feet, długie i, to stopy. A fit... To pasować. Na przykład na mnie kiecka fits me, pasuje na mnie rozmiarem, albo fit, można coś gdzieś zamontować, to będzie tam pasowało. Feet, fit. Inaczej, jeszcze jedna minimalna para, ale spróbuj usłyszeć, o które słowo mi chodzi. Zgadnij, co mi się przydarzyło. Dwa słowa. Slip, poślizgnąć się. Slip, dlatego coś jest slippery, śliskie, albo sleep, eat, sleep, czyli spać. Posłuchaj mojego zdania i powiedz, co było wczoraj. I slept last night. I slept last night. Utrudniam, wiem, daję w przeszłości. Slipped. Ipped. Slipped. Aha, tak jest. Slipped. Potknęłam się. A drugie zdanie. Did you slip last night? Did you slip last night? O co pytam? Co się stało? Tak, czy się slip? Poślizgnęłaś? Albo did you sleep well last night? Did you sleep well last night? Czy dobrze spałaś? Did you slip? Did you sleep? Do obu możesz dodać last night. Widzisz? Widzisz? Słyszysz różnicę? To jeszcze jedna pomoc dla Ciebie w tym odcinku. Czy da się patrząc na wyraz stwierdzić, czy to będzie y, czy to będzie i? Trochę się da. Spójrz na pisownię tych wyrazów. It, fit,
ship. Slip, still, grin, win. Chyba już mówiłam. Popatrz teraz na te wyrazy. Eat, green, feed, sleep, steal. Widzisz, jest i stalowy, i spać, i stopy. To też nie są długie wyrazy, więc nie daj się na to nabrać. Been, chip, his, it, sit, did, fill, fit, grin, hit, is, slip, still, bit, bitch, tin, itch, gin, grid, hid, hill, ill, knit, lick, lip, mill, pick, piss, pitch, shit, sick, sin, still. Been, cheap, his, heel, eat, seed, deed, feel, feet, green, sheet, heat, ease, sleep, steal, beach, each, eel, jean, greed, neat, leak, leap, meal, peak, peace, peach, reason, seek, seen, seen, steal, teen. Is, ease, ill, eel, slip, sleep, still, steal, bit, beat, bitch, beach, itch, each, gin, jean, grid, greed, tin, teen. Bin, bean, chip, cheap, his, he's, it, eat, sit, seat, did, deed, fill, feel, fit, feet, grin, green, hit, heat. Wymowa najbardziej daje po uszach. Możesz ją łatwo wyćwiczyć, możesz to łatwo wypracować. Samo słuchanie jest super, ale może być to za mało. It may not be enough, so start working. Zacznij pracować tak wydajnie, efektywnie nad swoim językiem. Ćwicząc, choćby po 5 minut. 5 minut oglądaj filmik, 5 minut potem ćwicz, czy dobrze wymawiasz. To pozwoli Ci wyeliminować błędy, brzmieć bardziej po angielsku. A jeśli to dla Ciebie mało, wbijaj do nas do Encio, na nasze stacjonarne kursy w Bochni albo na te online. Pomożemy Ci zarówno z wymową, gramatyką, płynnym i swobodnym mówieniem. Tym zajmujemy się na co dzień. Pomożemy także Tobie. Do zobaczenia zatem. Tutaj na naszym kanale, na naszych social mediach albo na naszych kursach angielskiego. Bye!